Dzień dobry, witajcie. Przychodzę do was z takim lepkim. Dobra, jeszcze raz. Dzień dobry, witajcie. Przychodzę do was z takim lekkim update'em tego, co się u nas dzieje, bo przez ostatni tydzień filmy się nie pojawiały. Musiałam trochę odpocząć, bo za dużo się działo gdzieś tam w mojej głowie przez ten zakup mieszkania. Byliśmy w poniedziałek u notariusza, podpisaliśmy wszystkie dokumenty. Potem pan z banku podniósł nam lekko ciśnienie, ale udało nam się złożyć wszystkie papiery, więc teraz pozostaje nam tylko czekać na decyzję kredytową. No, z takich ciekawych rzeczy, to wczoraj widzieliśmy się z rodzicami Mariusza. Tak się składa, że jego tata zajmuje się wykończeniem, jeżeli chodzi o mieszkanie. I już słyszałam różne legendy na temat tego, jak ładnie mają zrobiony dom, więc bardzo chciałam go zobaczyć. No i przy okazji właśnie jakoś tak ogarnęliśmy przyjemne z pożytecznym. Czyli ja miałam okazję ich poznać, no bo Andrzej już ich bardzo dobrze zna. Spędziliśmy razem trochę czasu, pogadaliśmy o rzeczach różnych, między innymi właśnie o mieszkaniu. Tata Mariusza już zasugerował jakieś swoje pierwsze pomysły, bardzo takie praktyczne, także fajnie jest z kimś mądrym na ten temat porozmawiać, z kimś, kto ma doświadczenie i już, wiecie, niejedną łazienkę czy kuchnię w swoim życiu widział, bo to są takie bardzo cenne i właśnie praktyczne rady. Także tyle, jeżeli chodzi o mieszkanie. Zrobiłam ciastko, nie pokażę wam go w całości. Tutaj jest spód tego ciastka, on jest pokruszony, ale nie przejmujcie się, na to idzie potem krem. To ciasto jest ciągle ciepłe, więc nie mogę położyć na nie kremu. Zaraz wszystko wyciągnę z lodówki i składniki, które właśnie mają stanowić krem, pojadą z nami do rodziców, bo moja teściowa miała w piątek urodziny, dziś jest niedziela. No, więc jedziemy właśnie na taki rodzinny obiad, spotkanie. Jestem taka sotę, bo przy okazji mam nadzieję, że czas pozwoli. Ania mnie strzyknie, co bym wypiękniała jeszcze bardziej. No i przy okazji może, bo się dawno nie odzywałam, to pokażę wam, co takiego do mnie przyszło, bo poczyniłam drobne zakupy, jeżeli chodzi o suplementy, chyba tak mogę powiedzieć. Zamówiłam sobie kolagen, który zawsze piję. Piję go od już... O Boże, nie wiem ile. Odkąd chyba pojawił się na rynku. Tak mi się wydaje, no. Tak. I wydaje mi się, że moje paznokcie, moje włosy i takie, wiecie, te pierdoły, na które on ma działać, że działa. Dlatego zamówiłam go sobie na początku roku zawsze, kiedy Dane ma urodziny. Właśnie jej marka ma największą promocję. Więc tak to sobie wykalkulowałam, żeby tego kolagenu zamówić już na cały rok. Tutaj może wam pokażę, o nie mojego pryszcza, ale nie wiem, czy to będzie widać. Pojawiają mi się tu takie małe włoski. I to zasługa tego strzykania się bardzo bolesnego w głowę, które uskutecznia miania. To jest mezoterapia i głowa właśnie skóry głowy. Także dzisiaj też właśnie pocierpię. Stwierdziłam, że nagram się teraz, bo potem po tych zabiegach przez 2 dni będę wyglądała źle. Więc nie będzie okazji do tego, żeby właśnie, wiecie, zdradzić wam, co takiego się u nas dzieje. Powiem wam, że ostatnio miałam jakiś taki dzień, w czwartek chyba, że wróciłam z pracy. Andrzej poszedł jakby do sąsiadów na dół zająć się kotem, bo oni byli na nartach i odwiedzaliśmy, a w zasadzie Andrzej odwiedzał Gandalfa, żeby mu potowarzyszyć, żeby nie było mu smutno, żeby cały dzień nie siedział sam, no i wiecie, żeby przy okazji wymienić mu wodę i ogarnąć kuwetę. No i Andrzej wychodził, to była chyba jakaś 17, ja mówię, dobra, zrobię sobie drzemkę. I to była taka drzemka, że o 23 zostałam obudzona, żebym umyła zęby. No, więc umyłam zęby, poszłam dalej spać. Jakoś tak powiem wam, że mimo, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o to mieszkanie, już wszystko jest ogarnięte, to jakoś tak, nie wiem, w pewien sposób męczy mnie ten temat, bo już z tyłu głowy mam wszystkie takie te rzeczy około wykończeniowe. Nie mogę się jakby sama w głowie na nic zdecydować. No, ciężkie decyzje przed nami. Ale dobra, przejdźmy może do tych paczek. Poczekajcie, zaraz je sobie tutaj położę na blacie. To będzie mi łatwiej wam pokazać, co takiego jest w środku. Zanim przejdę do paczek, to może pochwalę się dobrociami, które dostaliśmy od naszych sąsiadów. Austriackie, tak? Czekoladki? Okay. Wszystko, słuchajcie, ma orzeszki.
A to oznacza, że jest najlepszy na świecie. Jeszcze takie kulki. Wyglądają trochę w sumie jak jakieś Ferrero Rocher połączone z to Fifi. No to jest takie Ferrero Rocher na sterydach, bo ładnie wygląda, nie? No, sztos. Ekstra. To jest niby dla mnie i dla Andrzeja, ale wszyscy wiemy, kto to zje. Andrzej, musisz się z tym pogodzić. No. A tutaj paczki. Dwie, bo z okazji urodzin była loteria i stwierdziłam, że spróbuję podwoić swoje szczęście. Rozbiłam moje zamówienie na dwie tury. Przesyłka była darmowa, więc wiecie, wszystko było mi jedno. Co my mamy w tej pierwszej paczce? Bo zamówiłam, no, głównie rzeczy z All Days, ale właśnie są jeszcze inne tam rzeczy z All Nutrition. To jest moja etykieta. Otworzyłam do góry nogami. No i co my tu mamy? O, właśnie to jest ten kolagen, w tym przypadku o smaku mango. Na dole tutaj macie gdzieś smak wypisany. Jeżeli chodzi o te mango, nie zamówiłam tego dużo, bo... Ten różowy lepszy. Ten mój ulubiony, no. Tak, mój ulubiony smak to jest jednak ten różowy. Zamówiłam też ten różowy to jaki ma smak? Zaraz powiem. Pomarańcze. No i zazwyczaj właśnie piję pomarańczowy na przemian z tym różowym. Dobra, to poczekajcie, zanim przejdę do tej drugiej, w sensie do reszty zawartości tej paczki, to może jednak otworzę tą. Tylko, że otworzyła to z dobrej strony. Są same kolageny. No i właśnie, jakby wiecie, to starcza na jakieś 50 użyć, więc sobie tak wykalkulowałam, żeby mieć to po prostu już na cały rok. I tutaj chyba wszystko smakuje tak samo. Tak, dokładnie tak, czyli aż 4 sztuki zamówiłam. To jest dzika truskawka i... Co to jest? Jeżyna? Rozbery? Raspberry to malina. Malina, o. No, czyli to jest truskawka i malina. I malina, tak. I to jest absolutnie najlepszy smak, jeżeli ten, o ten kolagen chodzi. Ja zamówiłam tą droższą wersję kolagenu, czyli kolagen z rybek. Ale nie wali rybą, jakby ktoś się zastanawiał. Także właśnie bardzo polecam, dlatego że no... Te kolageny to tak różnie smakują, jeżeli chodzi o te jakby naturalne, tak? Więc... No właśnie. To jest ekstra, dlatego że nie śmierdoli ani rybkami. Ten wołowy też piłam wcześniej, zanim pojawił się rybi. I też nie czułam takiego, wiecie, niefajnego posmaku. Także tak, 6. Dlatego że został mi jeden. Wiecie, jak to jest. Są takie dni, kiedy zapomnę tego wziąć ze sobą na wyjazd i trochę wolniej to schodzi. No, to tyle, jeżeli chodzi o kolagen. Całkiem sporo, ale tak jak mówię, to jest zapas na cały rok. I zamówiłam jeszcze dwie rzeczy, które są dla mnie nowością. Zamówiłam je sobie tak po prostu z czystej ciekawości i na próbę. To jest Sleep Rose. To wzięłam tropikalna pomarańcza. Piłam coś już kiedyś o tym smaku i był bardzo spoko. To jest, słuchajcie, no jak to sama nazwa wskazuje, Sleep Rose, coś co pomaga nam zasnąć. Nie otumania i nie uzależnia, tak mówi producent. Nie będę tego testować, wiecie, tak codziennie, natomiast są takie dni, kiedy wiem, że jestem zestresowana, a potrzebuję się wyspać, bo kolejnego dnia czeka nas coś istotnego i wiecie, wtedy po prostu tyle w nas emocji, że jest problem z tym spaniem, więc zamówiłam to tak z czystej ciekawości jedną sztukę, żeby spróbować. Podejrzewam, że najpierw wypróbuję to na Andrzeju. Ty mówisz, że są takie dni, ja nazywam to co dzień. No właśnie. Więc Andrzej będzie moim testerem i przetestujemy to. Jeżeli chodzi o matę All Day, ojoj, coś mi się tu rozleciało, ale dobra, to jest i tak w opakowaniu. To są, słuchajcie, tabletki. Nazywają się Sunrose. Coś mi... A nie, dobra, zamknięte jest, dobrze. I to też wzięłam dlatego, że lecimy niedługo na wakacje. Ja mam taki problem, że opalam się, słuchajcie, a w zasadzie nie opalam się. Ja się po prostu spalam. Nie, ty się opalasz na czerwono. Jestem takim rakiem, jestem czerwona, potem schodzi mi skóra i znowu jestem biała jak ściana. Także no totalnie niefajnie.
Lecimy w bardzo interesujące miejsce. W dalszym ciągu nie będę zdradzać jeszcze gdzie. Pewnie dowiecie się dopiero, jak będziemy na lotnisku. Tak, ale kupiłam to, dlatego że to się bierze w taki sposób, że bierze się to tydzień przed wakacjami i potem tydzień po wakacjach. Jest to suplement, który ma między innymi dużo karotenu i powoduje, ma powodować to, że nasza skóra będzie przyjaźnie reagowała na słońce. Zobaczymy, czy tak będzie. Jestem idealną osobą do tego, żeby przetestować to po ciebie. Jak będę dalej czerwona jak raczek, a potem znowu blada, to znaczy, że to jest bullshit i że to nie działa. Wiesz, możesz po prostu zmienić odcień. Po opalaniu bez tego jesteś czerwona, z tym możesz być pomarańczowa. Wolę być pomarańczowa niż czerwona. Ludzie są pomarańczowi na wakacjach. Różne ma się kolory opalenizny. Nie chcę być raczkiem, po prostu moja opalenizna jest bardzo patriotyczna, nie chcę tego. Więc bardzo chętnie to przetestuję. To naprawdę będzie porządny test dla tego produktu. I zamówiłam jeszcze tylko dwie rzeczy, ale to jest to samo. Coś myślę, z czego ucieszy się Andrzej. Nutlowe. Tak, to są natlowy, czyli takie kremy, coś takiego Nutello podobnego, ale jest to lepsze od Nutelli, przynajmniej jeżeli chodzi o skład. Nie ma to cukru, są oczywiście, żeby było słodkie, słodziki. Takie słodziki raczej zerokaloryczne. Kalorii ma to tyle samo co Nutella, więc trzeba z tym uważać, natomiast jest trochę zdrowsze, bo właśnie nie zawiera cukru, tylko i nie zawiera oleju palmowego. Także tak. I to jest nasz ulubiony smak, dlatego stwierdziłam, że zamówię dwa, bo a dawno już tego nie jedliśmy. No. I tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy i suplementy. Teraz zbiorę pewnie rzeczy, które mamy do ciasta, do kremu w zasadzie, czyli serek mascarpone, śmietankę, cukier wanilinowy, waniliowy jest za drogi. No i co jeszcze? A i śmietanfix tam się jeszcze dodaje. I wezmę moje umyte borówki, które już czekają. Zabierzemy to i pewnie ukręcę krem u mamy, dlatego że tak jak mówię, ciasto jest ciągle ciepłe, nie położę na to kremu, bo mi się to po prostu rozjedzie. Także na razie porzucę sobie to tak tutaj na tej wyspie, ale jak potem wrócę, to na moją półeczkę z zapasami to wyląduje i na pewno będę tego używać. Naprawdę używam od dawna i jestem bardzo zadowolona. Najbardziej chyba widzę różnicę, jeżeli chodzi o paznokcie. Naprawdę są dużo twardsze. No ja i tak w tym momencie chwilowo mam zrobione hybrydy i do tego jest jeszcze akryl, ale ogólnie rzecz biorąc, jak mam takie momenty, kiedy nie mam tych pazurów ogarniętych, to zachowują się te moje paznokcie dużo lepiej. No. I to chyba tyle. Pokażę się Wam może jeszcze potem, jak już będę nastrzykana, żebyście mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda, chociaż przemyślę to jeszcze. Może lepiej nie będę niczego obiecywać. No. To pakujemy się do samochodu i jedziemy do rodziców. I do zobaczenia później. Dzień dobry i wracam do Was. Już po moich zabiegach, jak widać, buzia mam całkiem w normalnym stanie, poza tym, że pewnie jest trochę zaróżowiona, bo jakoś jest mi ciepło, a mimo wszystko stoję w sweterku. No, ale jeżeli chodzi o te moje zabiegi, to dzisiaj robiłam włosy, pewnie będzie tu widać ślady po wkłuciach, ślady krwi, ale poza tym, że biorę ten kolagen, to powiem Wam, że właśnie wszystkie te włoski tutaj małe zawsze mi się pojawiają po tej serii strzygania i to nie jest tak, że wiecie, że one się pojawiają i znikają. Widać, że jestem trochę wypierzona, te włosy po zabiegach z zeszłego roku już mi trochę podrosły i widać, że mam takie jakby takie włoski, o takie, takie króciutkie, które mi z bańki wychodzą. Jeżeli chodzi o ten mój zabieg, to był to trzeci zabieg z serii 5, kolejny będę miała za 3 tygodnie. Powinniśmy zrobić go co 2 tygodnie, zazwyczaj tak robimy, natomiast w związku z tym, że my potem lecimy na wakacje, ja nie chcę mieć, wiecie, tak ostrzykanej głowy tuż przed wylotem, dlatego stwierdziłyśmy z Anią, że przesuniemy, bo ten tydzień tak naprawdę nie robi takiej różnicy. Jeżeli chodzi o zabiegi, to tyle. Dodam jeszcze tylko, że w najbliższym czasie pojawią się jeszcze dwa filmy z kategorii takiej powiedzmy około kosmetyczno-makijażowej, pielęgnacyjnej i będą to filmy z podsumowaniem kalendarzy adwentowych i drugi to będzie taki projekt Denko. Jak ktoś z Was ogląda YouTube'a od lat 10, to pewnie takie filmy kojarzą, one się kiedyś pojawiały, teraz już może niekoniecznie, natomiast ja bym chciała sobie nagrać podsumowanie tego, co zużyłam i co mi się sprawdziło, więc tego możecie się spodziewać w najbliższych pewnie 2 odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za tego vloga, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnym.